dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Hey, godzina 9, sobota, 9 dzień grudnia. Przede mną idzie Maciek. Kilkanaście minut temu wystartowaliśmy z przełęczy Krowiarki. Przed nami 700 metrów podejścia na niecałych 4 km. Rowerem to byłoby fajnie. Według drogowskazu godzina 30 na Babią Górę. Idziemy sobie, Maciek tutaj żałuje, że nie można na Babią rowerem wjechać. Piękne widoki. I tam daleko widoczne Tatry. Jak na razie widoki petarda. Aktualnie 13 minut po godzinie 10. Za nami prawie 3 km i około 600 metrów przewyższenia. Aktualnie jesteśmy na wysokości 1515 metrów. Zerwał się wiatr, robi się chłodniej. 1550 metrów. Nad poziomem morza aktualnie. Zmiana materiału później. Wiatr się zmaga. Coraz bardziej wieje. Niecałe 200 metrów nam zostało podejścia do szczytu Babiej Góry. A tu mamy Taterki, chmury, które będą powoli przykrywać. Na szczycie zdecydujemy, co robimy dalej. Czy wracamy tą samą drogą po przełęczy Krowiarki, czy idziemy do schroniska na Markowych Szczawinach. 2 minuty do wpół do 11. Nie jest bardzo zimno. Da się wytrzymać. Taki mamy klimat. Tam pięknie widać Tatry, a tutaj już widać, jak suną chmury, które na pewno przykryją piękny widok. I Babia przed nami. 15 minut do 11. Aktualna wysokość 1607 metrów nad poziomem morza. Ostatnie podejście. Babią Górę. Im jesteśmy wyżej, tym bardziej wieje. Zrobiło się zimno, ale mimo wszystko jest fajnie. Ale jak może nie być fajnie, jak mamy takie widoki jak tutaj. Proszę zobaczyć. I Babia w chmurach. Łodzi wyjeżdżać. Szczyt w chmurach. Coraz mocniej wieje. Ostatnie podejście. Delikatnie w chmurach widać szczyt Babiej Góry.
No i mamy to. Babia Góra, szczyt. 2 godziny 30 minut marszu. Pięknie to jest. I takie widoczki. Szczyt Babiej Góry już za nami. Schodzimy do schroniska w Markowych Szczawinach. No tu jest bajka już. 23 minuty po godzinie 12. Za nami 7 km. Idziemy do schroniska na Markowych Szczawinach. Aktualnie szlak czerwony i niebieski. Samo zejście z Diablaka było jak z koszmaru. Nie było wiele widać, ale udało się zejść bez większych przygód. Jest już ciepło, nie wieje, jest ładny klimat. Dochodzimy do rozwidlenia szlaków. Markowe Szczawiny, 20 minut. Dochodzimy do schroniska na Markowych Szczawinach. Ponad 8 km za nami. 12 minut do godziny 13. No my będziemy szli tutaj w prawo. Na przełęcz Krowiarki. Godzina 45 do przełęczy. Tam idzie pan Maciej. Cześć. Cztery minuty do 14. 9,5 km za nami. Ciągle schodzimy niebieskim szlakiem do przełęczy Krowiarki. Myślę, że na 15.20 powinniśmy już być na parkingu przy samochodzie. Szlak jest dobry, bity, twardy, dobrze się idzie. Ostatnie metry do parkingu. Kończymy powoli naszą wędrówkę. 3 minuty po godzinie 15. 14 km, 700 metrów za nami. Zrobiliśmy na tym dystansie 788 metrów przewyższenia. To byłoby dzisiaj na tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.